Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Guild Wars 2, tym razem na multiplayer. Jest ze mną oczywiście tym razem Tofik. No halo, siemanko. Halo? Jestem online już u siebie. Tak, Tofik przyjechał zza oceanu. Tak. Jakim zza oceanu tam? No, zza oceanu, tam gdzie kurczę zawsze jest zimno. Tam gdzie mundzyny są. Tak. Tam gdzie pieprz rośnie. Everybody get to the inn. We can protect... Everybody get to the inn. We can protect you at the inn. Jedziesz z koksem? Tak, chodź, tak, przychodzę na początkowe misje. Czekam na ciebie przed bramą. Tak, mówię od razu, że tą serię nagrywam bardziej z tego powodu, gdyż Minecrafta jeszcze nie obrobiłem, czyli Solitary nie jest jeszcze zainstalowane poprawnie. Dopiero jutro spróbujemy to jakoś ogarnąć, żeby to normalnie nam działało. I dopiero wtedy będą pierwsze odcinki już z sezonu trzeciego na Solitary, tak jak zapowiadałem to zresztą. Co to, te mody, tak? Tak, tak, chodzi o Minecrafta. No, to ten też by chętnie jest... pograł z wami tam. Oczywiście, kurczę, jeśli bym dostał pozwolenie, oczywiście. No ja nie wiem. Wszystkie dialogowe wam nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu, szczerze mówiąc. Dobra, teraz lecimy tutaj. Na początku jest dużo latania, ale to trzeba się tego przyzwyczaić niestety, że troszeczkę tutaj polatacie między tymi wszystkimi miejscami. Ja czekam na ciebie przed bramą. Taki kurdupel za afro i z brodą. Spoko, spoko, mnie rozpoznasz też. Taki kurczę. No, powiedzmy, że wyglądam jak normalny człowiek. Jesteś? Nie widzę ciebie. Ja chyba nie wykonuję tego questa z centaurami. Aha, z centaurami, to dopiero... Dopiero się po prostu tutaj bawię. Rozpoczynam tą całą przygodę. To nie wiem, kiedy ja ciebie zobaczę. A mam przychodzić, tak? Dobra, przychodzę dalej. Aha, widzę jak mówiłem. Jest propozycja, żeby nagrywać po prostu z tego normalną serię, czyli od zera do Tofik Mastera, tak? Tak, Tofik Mastera, yeah. Tak to nazywałem i zobaczymy, jeśli się przyjmie, to będzie bardzo fajnie. Wiecie, tylko pokażemy wam dokładnie, jak od zera tutaj się przychodzi tą grę. Wydaje mi się, że to powinno być dosyć ciekawe. Poczekaj, safe, ja zaraz zrobię od nowa postać, bo coś mi się tam zdaje, że będzie lepiej wtedy. Tak? Poczekasz tam na mnie, zastopujemy na chwilę i zaraz będziemy razem, bo nie będę czekał. Nie będę czekał. To na chwilę przerywam nagrywanie. Dobra, Tofik już przyszedł, jak sami widzicie. A to się nagrywa? Tańcem. Nagrywa się? Jasne, nagrywa się całość. Dobra, idziemy skąd. Dobra, koniec idziemy, tego. Dalej. Bo ty chyba tego zadania jeszcze nie masz. Ja chyba już go zaliczyłem, tak sobie patrzę na mapkę. Idziemy z koksem. Nie, jeszcze go nie zaliczyłem. Dobra, okej, to będziemy zaliczali razem teraz. Jasne. Czyli tutaj przodem oni będą lecieli. Tak. To jest kurczę proste dosyć. No. A ja mogę leczyć? Ty też kurczę zresztą. No, czy każda klasa może leczyć? Znaczy siebie. A ja jestem guardianem, to ja mogę też leczyć AOE kogoś. Aha, widzimy. Ale nie. Fajnie. Fajne tu eventy są w ogóle. Się zastanawiam właśnie, jak będziesz też ze mną pykał od czasu do czasu, to chyba będziemy w PvP jakieś fajne robić. Wiesz, nie wiem, czy nie dobrze byłoby zrobić jednej postaci, która była tylko i wyłącznie na to. Na PvP? Znaczy nie, tak bardziej na taką grę razem, prawda? Grę razem? A to możemy cały czas mieć grę razem. Ja mogę do ciebie normalnie wpaść i wiesz, to obojętnie. Aha, bo tak, bo tutaj jest tylko... Bo to jest Guild Wars. Tak, to jest Guild Wars, to nie jest Guild Wars. To jest level mniejsza. Tak. Ty na przykład, ja będę sobie miał 80, powiedzmy, a ty, nie wiem, 60. No. To ja przyjdę do ciebie i ci pomogę, bez problemu, nie? Grę, bo wydaje mi się, że ona mi cię zagłusza. Ja też, no mam głośno też, ale ja sobie ściszyłem trochę. Bosik nadlatuje. Okej, dobra, wypuszczamy wszystko. Ale ten boss jest taki kurczę słaby, że wiesz. Ja widziałem normalnie filmiki. Jeszcze tam na obczyźnie byłem. Myślałem, że mnie coś trafi. Takie wielkie. No, tak to można nazwać, masakra.
Jakieś smoki wielkie, jakieś coś. Ja pierdzielę. No. Ej, masz tylko jeden pistolet? Nie stać ci na więcej? No na początku tylko niestety, jeden był. Co ja poradzę? Małą maczugę. Jedny jest, te kurcze. Ale powiem ci, że to postać się grało o wiele lepiej niż tym nekromantą, co grałem na początku. A daj spokój, nekromanta taki cienki jakiś. No słaby był. A ja mam mackę przypominającą tą szczotkę do kibla. Dawaj, trzeba przybić chyba tego. Coś się pokażą. Potem się zajmiemy tym koniem, czy co to było tam. Łup, za blisko podeszłem. Ten kurczę bił. Ja dopiero tutaj zacząłem w to grać. Więc jak na razie... Ja się będę patrzył na twoje życie jak coś, to ci będę mógł przeleczyć. Masz leczenie? Mam. To ja cię powinienem leczyć, bo ja jestem... Leczuję cały czas kurczę wszystkich. Ja jestem guardianem. No dobra, dajemy, dajemy. Samiśka, może sobie chodzi. A powiem ci, że na początku to i tak tutaj chyba nie będziemy się musieli w ogóle leczyć. Nie. Jakiś drzewiec do mnie przyszedł w odwiedziny. Dobra, ale papa i już kurczę padł. Ale no. Trudny był. Bardzo. Jeszcze kolejna łapka. I co, ile zapłaciłeś za tego impulsa w końcu? No na kejach ma, na... No. 120 chyba i jakoś tak. No to mówię, że ja nieźle przepłaciłem. No a to wiesz, byś ty dałeś na niego przedpremierze. No tak. Nie ma co dziwić przecież. Ale wiesz, kupiłem przedpremierze, dopiero teraz gram, prawda? To jest dopiero. Bo kupiłeś, żeby po prostu kurczę Paweł mógł sobie grać. No. A to przepraszam. Ktoś mógł sobie grać. Tak, bez imion, tak, na razie? Tak, pan X, żeby mógł sobie zagrać. Dobra. Ja biorę tego, tarczę. A ty? Ja Gana biorę, tak, bo ty będziesz bardziej chyba defensywny, rozumiem. Ale ty co chcesz? Ty sobie weź... Drugi pistolet. Tak, bo będziesz wtedy bled effect miał. Condition damage, pod condition damage, nie? Znaczy, na razie nie rozwijam umiejętności. Bo chyba jeszcze nie można. No, na razie nie. Ale wiesz, tak? To krwawienie po... Daje krwawienie. No. Dwa pistolety. Jeszcze nie ma. Ale muszę i tak się po prostu rozwinąć sobie wszystkie umiejętności, czyli po prostu teraz dwa pistolety, później pistolet i tarcza, a później jeszcze na Gana, bo później jest trudno to nadrobić. Czekaj, tutaj jest jakieś zadanie. Tutaj robimy serduszka. Nie, to jest teleport. To jest teleport. Robimy serduszka. Ty będziesz moim kurczę tłumaczem tutaj. Tak. No, questy to są serduszka, prawda? Eliksir, aha, on mnie leczy i daje mi jeszcze protekta na 5 sekund i szybkość na 10 sekund. Poczekaj, chodź tu. No. Śnieżki! Jak to się zbiera? O, jest. Dostał w czoło. Menda, śpi. Ej. Co to jest Magic Show? Ej. Snowman. A ci zaraz walnę śnieżką za karę. O. Chwila. Ulepię bałwana. Ej. Ty nie cwaniakuj mi tutaj. Dobra, ostatnia śnieżka i koniec. I w ryj dostał. Zaraz dopadnę. Dobra, lecimy stąd. Nie wolno bić to fików. Dobra, zajmujemy teleporta. Trochę podobne do WoWa. Też właśnie teleporty się zajmują. Ja tylko te początki grałem, prawda? No to mówię, to jest teleport. Rozumiem. I teraz tak, robimy serduszka. Serduszka, jak widzisz na mapie serduszka, to zaczynamy od serduszek, bo to są questy wszystkie. Chodź na farmę tutaj. O, nie wiem, ten quest mnie po prostu wkurzał. Bo to jest kilka wersji chyba. Trzeba zabijać te potworki. Karmić krowę. I karmić krowy, no. Ja biorę krowę. On się sam... Quest się chyba bierze sam, prawda? Nie, już robisz. Aha, już robisz. A ja będę gówno zbierał. To nie jest gówno. To nie jest gówno. Wiem. Ale tak wygląda. Patrz, no. Jak kurde ściachany. Od razu prawie, że... Ja też to kopułem, patrz. Widzisz, że dla każdego jest tak samo.
Ale jak ty chyba wykonujesz, to mi też chyba on leci. No oczywiście, bo jesteśmy chyba w partii, nie? Chyba. Chyba. Gdzie tu jeszcze mamy? Tutaj na dole jest ich dosyć dużo. Dobra. I patrz, jak kurczę, kilka strzałów jest po nim. Masakra. Jak ja się tutaj męczyłem po prostu, to nie wnikasz. Ale naprawdę, tak się męczyłem. Gdzie ty jesteś? Ja na dole. Na dole. Na dole, na niebiesko napisane. Uuu, kurczę, komor. A czy też kopnę. Widzisz? Ja zbieram wszystko. Jest jakiś sposób, żeby szybko zbierać itemy? Nie wiem. Trzeba po prostu kliknąć na potworka i dopiero wtedy? Ja dwa razy prawym przyciskiem myszy. Prawy to ten. Aha, dobra. Ja będę próbował zaraz. O jest, take all, F. F. Jest, widzisz? Ale patrz, kilka strzałów. Aha, dwa razy F, dobra. Jest, bo kurczę, dawno w to nie grałem, prawda? Już w ogóle się odzwyczaiłem od tego. O, bandyci lecą. Trzeba ich ubić. Z tyłu są. Chodź na nich. Dobra, idzie. Ja muszę tutaj to pozbierać. O, są tu tutaj też, a propos. Dobra. Uleczymy cię teraz. Dobra, teraz. Ja już się tutaj troszeczkę podleczę sam, prawda? Ale pięknie poszli. Patrz ile tutaj typa w ogóle. O, idą następni, dawaj. Co ty masz na... Instytatyczny, kurde. Ale będą teraz jechać. Teraz ogniowy. Jeszcze mi kurczę doszedł teraz. Ogniowy szocik. O. Fajnie, ale szybkie zbieranie bardzo fajnie chodzi. No. Po prostu lecisz, dwa razy naciskasz i spokój. Dobra, jeszcze na górze, bo trzeba ich więcej zabić. Mhm. Chyba, że jeszcze tam z tyłu będą iść. Tak to wyglądają takie questy. Chodź na tył. Ej, gdzie ty jesteś tam? Idę na tył, idę. Tylko widzisz, zabijają nam. Ja już szybko strzelam wszystko. Dobra, puściłem wam naprzód leczenie. Shield of Jugman się nauczyłem. Ale nie no, gra kurczę muci. No, znaczy fajnie się robi filmiki akurat. No ja właśnie nie wiem jak to będzie z tym gameplayu podczas robienia questu, ale fajnie chyba zazwyczaj się robi z PvP filmiku. Powiem ci, że ja ogólnie PvP tak się robię. Aha. Chyba, że na jakiegoś bossa czy coś, wtedy no, fajnie. Ja też po prostu bardziej lubię takie normalne levelowanie, prawda? Zobaczymy jak to się przyjmie, prawda? No dokładnie. Co to jest? Coś jeszcze? A Harpun? Water coin. No to mi tutaj tak nic nie robi. Protect, trzeba protect zrobić. No to czyli obraniamy, ochraniamy farmę i to wszystko. Potemki jakieś, a fajne, dobra. Bandit. Jeszcze jednego bandita. Jeszcze jeden bandita, no bo tam to zadanie chyba już wykonaliście. O. Już. I bandyta też poszedł się ciągać, więc no. Bardzo fajnie, możemy z tą cebulą wziąć. Kurczę, wodę wziąłem przez przypadek. No, nie całkowicie, trzeba jeszcze nakarmić krowę jedną. Nie trzeba. Czemu? Masz całe serduszko zapełnione? Ja? No ja mam całe. A ja jeszcze nie. Dobra, ja muszę idę z nią porozmawiać, bo chyba tak trzeba to wykonać. Nie. Nie, już jest... Samo wykonuje? Tak, właśnie musisz nakarmić krowę i wtedy się zapełni, takie... No, ja już mam całe, mam complete. Aha, no to trzeba czekać, ja nakarmię krowę ładnie. Poczekaj, gdzie są kolejne serduszka, tak a propos? Teraz tam na tył chyba idziemy na farmę. Tam idziemy. Na pająki. Do wody, tutaj o. Tam gdzie ja idę. Gdzie ty zapierniczysz, aha tam. już za tobą idę. No tak. Przydałoby się kurczę monty, a tutaj chyba nie ma ich. No właśnie o to chodzi, czytałem. Że tutaj nie potrzebujesz montu w tej grze. I z tego też się cieszę, bo jak mi na przykład miał jakiegoś głupiego rumaka. Ja nie miałem rumaków. Musiałem specjalnie zbierać na pumę. O, coś tutaj jest. Tutaj nie byłem przedtem. Tutaj musisz co? Jajka, czyli zabijać smoki te.
Tak. To trzeba otwierać. Łapki no, trzeba otwierać i zamykać. Zabijać. I chyba tych też można chyba bić, jak coś widzicie. Też mi się tak zdaje. No co, mnie nawet nie trzeba czytać questów. No. Widzisz? Ej, nie uciekaj, bo ja chcę walnąć. Oj tam. Wiesz co, ja chyba sobie wezmę dwuręczny miecz. No, możesz, prawda, bo to kurczę nie ma znaczenia większego. Bo z macką... Tak na początku będziemy kurczę musić. Bo z macką chyba jest taki defensywny bardziej ten Guardian. Z macką? A czy wiadomo, że ze dwuręczną bronią będzie on zawsze więcej zadawał. No, no. A ty tak samo z tym, z karabinem. Albo z dwoma brońmi, też można. No, można właśnie. Aj, za daleko był. Troszeczkę zmaniłem przez to. Patrz, kurde. Aha, możesz mi kurde naskoczyć, chłopie. I zginęli wszyscy pięknie, ładnie. Czy się zbieramy wszystko, co popadnie? Tak. Tak też będzie on otwierał, też zbiera. Czyli jak polecisz do pułapki, naciszysz F, to samo ją otworzysz. Otworzyłeś mi pułapkę i wyskoczył mob na mnie. Oj, ojku. Kurde, widzisz? Zginiesz. A widzisz na mapce na przykład takie czerwone trójkąty? Widzisz je, czy nie? Czekaj. Aha, tak, tak, widziałem, ale nie wiem właśnie za bardzo do czego one są. To są punkty widokowe. A, no faktycznie. Tak. Dobra, dobra, już kojarzę. No to mamy to. Kwadraty to są waypointy, czyli portale. Co jeszcze? Serduszka to questy. Mhm. Niebieskie. Co jeszcze? Dobra, już mam pułapkę klejową chyba. Nauczoną. Hmm? Nie, jeszcze nie. Jeszcze chyba jeden potworek. Jeszcze vista pointy. Co to jest? Warning. Jakiś? Wiem, że tutaj ostatnio były eventy na harpie. No to właśnie czasami jak jest dużo ludzi, właśnie takie fajne eventy są. Koło ciebie akurat. Ja miałem na przykład eventy... Dobra, ja już mam, a ty? Co? No zaliczone. A nie, jeszcze właśnie jeden. Dostałem maila. Odnośnie tego. Ja nie wiem, ja zawsze jeden quest do tyłu mam od ciebie. A ciekawe, dlaczego tak? Nie wiem, ty chyba szybciej zabijasz czy coś. A może po prostu jak ja rozpocząłem zabijanie zanim ty uderzyłeś go, to policzyło mi. Właśnie. A nie tobie. Może, bo to wiesz, nie wiadomo jak to jest. Dobra, to lecimy dalej chyba. Tutaj są dwa. Są dwa. Jeszcze na górze tam. Te. Czekaj, trzeba kurczę golemy bić teraz. A ja jeszcze muszę ten, jednego tutaj usmażyć. Dobra, ja już tutaj się próbuję się tam do góry troszeczkę przedostać. A powiedz mi, co... są troszeczkę silne. A powiedz mi tak w ogóle, zmieniając temat, co jest z tym Minecraftem waszym się dzieje? Bo widziałem ostatni filmik i... Lagi jakieś są po prostu. Są straszne lagi. Nie wiem za bardzo na czym one polegają, ci powiem. No. Bo po prostu gra się cała zwiesza. No jest to gra na singlu, więc kurde, no bez jaj. Na singlu gra się nie może zwieszać. Czyli te mody, prawda? Bo jak żeśmy skończyli tą pierwszą serię, pierwszą z pierwszych, prawda? Oczywiście. Wiesz, najprawdopodobniej po prostu za którąś tam zmianą paczki jakiś tam item został na świecie, który mi po prostu laguje. Mhm. Ja obstaję, że to chyba to może być. Bardzo możliwe. Echa, trzeba zakorkowywać jeszcze dziurki. Tak. Ha, tak, właśnie, ci co nie grali nigdy w Guild Warsa, to tutaj na każdy quest można wykonać na przynajmniej 3 sposoby. No i o to chodzi. Tak to przeważnie jest wykonane. Fajnie, mi się bardzo podoba. To ty żeś puścił jakiś olej? Ja. Właśnie to jest kurczę fajne. Inżynier ma od cholerki właśnie takich różnych kurczę pułapek. Zobaczymy jak to będzie później wyglądało. Jak będą silniejsze bossy. A nie Guardian. Zobaczymy, bo właśnie Guardian ma fajne te defensywne skille. Tak. Bo powiem, że te dwie postaci będą się bardzo uzupełniały. Bo ja chcę iść tym inżynierem bardziej w leczenie. W leczenie? A jest takie coś? Tak, inżynier, tak. Żeby leczył są sobie? Są różne skille leczące, jest wieżyczka lecząca.
Na przykład aktualnie mam skill, który cię je leczy. Prawda? No ja też właśnie. Patrz, puszczam go w ten sposób. Ja też mam. Prawda? O. No. I jest zwiększone leczenie. Widzisz? Aha, zwiększone leczenie. Aha, no. Czyli moje leczenie, znaczy moje czary są zwiększone. Znaczy nie, on chyba sam leczy, czekaj, jak to jest? No, 82 HP co sekundę chyba to jest. Oprócz tego daje ci jeszcze wigor, czyli 100% zwiększona regeneracja i na 5 sekund o 1/3 mniejszy damage. Prawda? Na górze jest boss. Ty dostajesz. Na górze jest boss. Widzisz? Masz zaznaczone. No. Idziemy go ubić? Idziemy. Możesz go tam zlurować? Strzel do niego. Nie mogę. Musimy jakoś iść tam do niego. Ale strzelam do niego cały czas. Przepraszam, czy tutaj Biedronka? Nie, tutaj nie ma Biedronki. Chce pan nie widzieć? No, jakby nie twoje filmiki z tego Minecrafta, to nie wiem, co tam robię. Dobra, ściągnięty, ale chodź kurczę na tył jakoś. Już, już. Tutaj do pana mówię. Już nie strzela do ciebie? Nie, teraz bije ciebie. Dobrze. Ja ciebie co chwilę będę starał się jeszcze leczyć, ekstra. A patrz teraz. Ekstra od firmy. Przyprowadziłem do ciebie ekstra od firmy. Dostanę hamburgera? Ale widzę, że ci w ogóle życia on nie zżera. Aha, no bo wiesz, macka. Ci się healuje co chwilę. Ale zaraz będę musiał ci puścić. Zaraz mi się akurat zregeneruje, to ci szczelę leczenie. O, teraz właśnie. I patrz, no. Teraz poleci do góry życie. Widzisz to na to kółko? Tak. Widzisz to kółko? Które? Co przed chwilą zrobiłem? Jakoś nie przyuważyłem, ci powiem. Co to jest? No dobra. Aha, no, to... że pod sobą robię kółko i to... A, to kamyki takimi mogę naparzać teraz. A mogę w ciebie? Mogę w ciebie? Wow, ile życia poszło. Dostał kamykiem. Tak, kurczę, kamykiem tutaj. No jest nie. Interaktywna gra. Wulgarny ci powiem. Ja bardzo grzeczny. Co? Bardzo grzeczny. Jedź! Widziałeś, dostał kamyczkiem głowę. Dostał kamyczkiem głowę. Mogę sobie dać trochę głośniej. Co dać głośniej? Nie, po prostu Asia po prostu nie słyszy telewizji. Aha. To przez ciebie. A, i będzie trzeba kupić sobie zestaw do wydobywania ród. Chcesz zrobić ten mining? No to chyba nie ma znaczenia, czy mam to, czy nie. Nie, ja nawet nie wiem. To chyba wszystkie takie profesje można mieć. Wiesz, że z całymi profesjami możesz zrobić level? 10 tak? Leveli, no. To fajne, fajne. Znaczy ja na pewno będę robił jakieś profesje, jeszcze nie wiem, czy to będzie letter working, czy to będzie na tworzenie broni. Wiesz co? My tutaj już tak siedzimy sobie od paru 10 minut i my już to mamy zrobione. No właśnie. To wszystko przez tego kurczę bosika, co zabijaliśmy. Ale właśnie fajne są takie eventy. W WoWie czegoś takiego nie było. Nie, znaczy, w WoWie to się kurczę po chwili już kurczę nudziło lekko. To znaczy w WoWie było coś takiego, tylko akurat na jakąś godzinę konkretną jakiś taki mini boss się pojawiał. No. No, czekaj, teraz kurczę portal załapiemy. Dobra, portal jest i level poszedł też do góry lekko. I teraz chodźmy tutaj na farmę pozabijać sobie pająki. No, taki sobie ten quest jest. A znasz ten quest, widzę. No ja przechodziłem to jeszcze. Ja doszłem do, nie wiem, 8 levela chyba. No. Tym nekrusem, później mi się tak źle już nim grało, prawda, że już po prostu nie wytrzymałem po prostu. Kurde, się zacząłem jąkać. Stafam, equip. A? Coś mi zaliczyło, jakiś event, tylko nie wiem jaki. To jest dopiero co rozpoczęliśmy. A to ciekawe. Nie wiem co takiego tutaj się stało, ale dostałem kurczę kasę dodatkową. Wiesz co, stafa mam. Czy jakoś nie wyobrażasz, żebym mógł zrobić. Zabiłem pajączka. Teraz kurczę trzeba go sklepać. Ale nie no, kurczę, inżynier kurde muci. Masakra. Po prostu. Chcesz shortbow? A nie wiem czy ty możesz. Nie, ja łukami się nie posługuję. Łuki są dla ciot. Łuki dla ciot. Nie, bo myślę, że hejtuje jakiś kurczę łucznik.
On podpala w ogóle ten staw. Ty widzisz, że ja ze stawem biegam. No. I pata. Klep, klep i pokolesił. Dwa szoty. A co daje następny atak? Najgorsze jest to, że pierwszy musi się tych skilli wszystkich pouczyć. No bo właśnie. Ale jest, znalazłem fajną stronkę po polsku, jak... są wytłumaczone. No, no. Aha. Są... Tak, są wytłumaczone. Jak będziesz miał może Szegana albo no. tarczę, to weź mi, powiedz. Aha, jak chcesz, to ja mam dla ciebie buty. Buty i zbroję. Mam buty i zbroję akurat. Mam zbroję plus 5 do power i buty plus 1 do power. Ciekawe właśnie, jakby to wyglądało. Jak no. będziesz miał Sworda albo Two-Hand Sword, to wtedy. Tak. Mam Hammera, ale to jest chyba jednoręczny. A to nie Hammer, nie. Plus 10 mam. Do Vitality. Mam Hammera. No. Na razie nic innego nie mam. I powiem ci, że gdybym się nie popatrzył, to nawet bym nie wiedział, że mam to. Co masz? Nową, to, nowy mam skill? Te broni, co mam po prostu. Nowy skill. Coś tutaj mi się odblokowało. Symbol of Swiftness. Co tutaj dostałem nowego coś? Dostałem mackę. Możesz biegać szybciej? Biega, spróbuj. No, wow. Ale zasuwam teraz. Mam no fajny nowy skill. To przez chwilkę. No, ale zawsze się przyda, prawda? No, jak ktoś mi lepszy, to niż nic, prawda? Dokładnie. Ale gierka kurczę muci. Symbol of Na pewno. No, nie będę teraz mówił, że czy lepsza. Seria strzałów. Co? Chciałem powiedzieć, że lepsza od WoWa, ale. Lepiej człowiek... nie ryzykować takiego no, stwierdzenia. Powiedzmy, że są na takim samym poziomie. Znaczy, WoW zawsze będzie lepszy. To już wiesz, to nie ukrywajmy. WoW jest lepszy. I tak grałem tylko BG, więc. No. Wiesz, ja się bardziej skupiam na PvE, tak szczerze mówiąc. Dobrze, nie ma sprawy, to PvE nie, też jest PvP fajne. PvP tak średnio, zawsze kusiło. Trzymaj! Chociaż inżynier jest dosyć dobrą właśnie klasą. Fajny, mi się bardzo też podoba pod condition damage. Dajesz 25 staków krwawienia i uciekasz. Aha. No. Dobra, czekaj chwilę. No to tutaj skończymy i już będzie. No. To dawaj na... A ty jeszcze tam tego nie skończyłeś? Nie. Kurde, ja już go dawno zrobiłem. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Tak szybko. Mi się wydaje, że chyba jeśli my sobie nie pomagamy, prawda, czyli nie bijemy no. razem tego samego mobka, to on się nie liczy. Aha, w ten sposób. Chyba tak, bo ja nie wiem, jak może w inny sposób policzyć, że gramy razem, a mi bije level o wiele szybciej niż tobie, de facto. No dokładnie, że o jeden o, level. Jest jakiś boss. Tak? Znaczy, dajemy go. Znaczy pokazało się coś, chyba obrona, jak tak. To dawaj na nagrywanie i jedziemy go. Znaczy ja nagrywam już od jakiegoś czasu. Aha. Dobrze wiedzieć. Musisz się szykować, że tutaj nagrywanie będzie szło prawie cały czas. Tak, muszę dobrze wiedzieć, dzieci lecą. Żeby wiedzieć. Co? Czy kto tutaj jest do bicia, bo widzisz? Oczyść of spider from... Aha, masz najpierw wszystkich trzeba... bić. Tak, trzeba wszystkich bić. Ja muszę pozbierać wszystkie itemy, żeby, wiesz, nie marnować sobie ich. Dobra, ciekawe czy jakiś boss się pokaże jeszcze. Ekstra. Healing. Puściłem ci leczenie. A ja Swifta. No ale klasy się bardzo fajnie uzupełniają. Oczywiście, że tak. Co my tu jeszcze mamy? Znowu zapierdzielam. Nie powiem jak. A tu healing wykonuje jakiś. To? Chain duration. Powiem ci na początku też właśnie myślałem o Guardianie, prawda? Jak jeszcze była ta po prostu premiera. Mhm. Guild Warsa, wreszcie chyba nie grałem Guardianem tylko dlatego, że to jest klasa melee. Ja uwielbiam klasę melee, zawsze Bo grałem Protection Paladynem. Aha, no, ja tylko pamiętam, właśnie zawsze grałem klasami kastującymi, jak kurde trzy szaman, prawda? Aha, no rzeczywiście. Ja byłem zawsze kurde trzy kasterem i przeważnie właśnie grałem jako healek. Mhm. No mój kurcze
Kurczę, Hilek, kurczę, szaman, to kurde, mucił. Prawie. Prawda? Prawie. Tak. On prawie mucił. Na niskim poziomie, ale mucił. Zgadza się. Dobra, bijemy dalej, dawaj, dawaj. Ja już mam prawie przy końcu, a ty? Tego eventa. A mi coś wyrzuciło właśnie. Tryb ofensywny. Gdzie jeszcze jesteś? Mnie wywaliło z komputera całego. Aha. Przegrzał się. No bez jaj. Komputer mi się przegrzał. Jest bossik, wiesz co, przydałbyś mi się. Na razie zastopuję, bo mi się komputer przegrał właśnie. Dobra, ale ja nagrywam ten ścieg, bo on mnie Dobra. Klepie. Dobra, dajesz go. Jedziesz go. To nie będzie chyba takie proste, tak szczerze mówiąc. No, ale czuj to, wyłączył mi się monitor, typ jakiejś oszczędności, nie? I... A... To wołaj, no kurczę brata. No, mówi, że karta graficzna się wyłącza, nie? Super komputer ci powiem. No cóż, na czymś trzeba grać, okay, prawda? Wyleczę cię trochę. Okay, tu są jakieś uniki, prawda? Nigdy nie wiem właśnie jak się je robi. Dwa razy w bok? Czy w tył i w bok? Nigdy właśnie nie wiem jak to idzie z tymi unikami. No i jeszcze jakiś głupek chce mnie bić. Kurczę, inny pająsek. Pomyślę, że a czemu by nie bić? Jestem sam przecież. Trudna sprawa. O, ja wracam. Wiesz o tym? Ja zniknąłem? No to właśnie, o co chodzi? Jeśli zaraz wracam. Bijesz, to będziesz trup. Ja zaraz wracam. Aj, tofik. No, słyszę cię do TS działa, prawda? Znaczy Skype działa, tak, tak. Skype działa dobrze. A mi się włączy ekran, to nie wiem co zrobić teraz. Ja zresetuję kompa. Ach, dobra, resetuj go. To już pewnie ja i tak skończę nagrywać do tego czasu. No dobra. To można się albo, pożegnać albo przy czarnym ekranie. Poczekaj chwilę, prawda? Ja już go ubijam. Tam zrobiłeś go sam. Dobra, zabiłeś brat. Czwarty level. Yeah. Czekaj, teraz zobaczę, co tutaj jeszcze skapałem. Wyleczę ciebie jeszcze przy okazji, nie wiem po co. Ja tam stoję jeszcze? Tak, cały czas jesteś w grze, czyli chyba jesteś w grze normalnie, prawda? No. Tylko, że chyba wyłączył ci się ekran z tego wynika. Tak, wyłączył mi się ekran. To musisz coś z tym zrobić, ci powiem. Thank you. Dobra, wyleczyłem cię, to zyskałem sobie, kurczę, punkty dobroci. Dobra, teraz spadam na bok, teraz zobaczymy tylko co mam w ekwipunku, może coś ciekawego zdobyłem. Może coś dla ciebie będzie, jakieś prezenty, a tutaj nic nie ma ciekawego. To poblaża, nic nie ma. Nic nie zdobyłem. Ale mam jeden silver. Yeah. Dobra, to moi mili, to będzie już na tyle z Guild Warsa, z pierwszego odcinka takiego zapowiadającego. Napiszcie pod tym filmikiem, co sądzicie na temat tej serii, czy chcielibyście ją oglądać od zera, czy po prostu będziemy pokazywali rozwijanie tych naszych postaci. A czym więcej będziemy grać, tym będziemy więcej umieć oczywiście. Tak. Bo na razie to taki... Razie po prostu oboje dopiero zaczynamy. Czy Tofik jest oczywiście bardziej wkręcony w tę grę niż ja, dlatego tutaj będzie służył taką bardziej wiedzą odnośnie gry. A tak, ja będę próbował umilić troszeczkę tą rozgrywkę, jak to nazwijmy. Atmosferę. No. I oczywiście postaramy się, że w późniejszym czasie to będzie w ciągu tygodnia będziecie mieli 4 odcinki z Minecrafta i 3 na przykład odcinki z Guild Warsa. Albo jeśli nam się będzie udawało, to jednego dnia będzie i Minecraft i Guild Wars. Ale to zobaczymy, jak się czasowo wyrobimy. Jest, dokładnie, jest jak plan, ja prawda? Się wyrobię. No. Dokładnie, a tylko napiszcie jest. Pod tym filmikiem, co sądzicie na temat tej gry. I do zobaczenia już jutro, już w normalnych odcinkach. No może Minecrafta się uda zrobić, jak nie to będzie Guild Wars. To do zobaczenia wszystkim. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do opinii, polecie znajomych oczywiście i łapki w górę dla tego filmiku. I pa pa wszystkim. Trzymcie się.